Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was się na rozpakowanie tanich, budżetowych słuchawek firmy ART. Jest to model AP57 i są to słuchawki takie multimedialne z mikrofonem na przewodzie. Jakiś czas temu na portalu publikowałem informację prasową odnośnie tych słuchawek. Wtedy producent ustalił cenę oficjalną tych słuchawek na 39 zł, natomiast widziałem, że w internecie można już bez problemu kupić nawet za jakieś 25 zł. Tak więc kwota bardzo niewielka. Rzućmy jeszcze okiem, czego dowiemy się z opakowania i za chwilkę je sobie rozpakujemy. Oczywiście widzimy same słuchawki przez opakowanie. Za chwilkę sprawdzimy jakość materiałów. Dowiemy się, iż słuchawki mają mikrofon z regulacją głośności. Mikrofon ten jest na przewodzie i jest wspomniana regulacja głośności. Kompatybilność, czyli do czego możemy je zastosować. Do telewizora, do odtwarzacza MP3, MP4, do telefonu, komputera PC, notebooka i tabletu. Z tyłu mamy ilustrację pokazującą mini jacka 3,5 mm oraz mikrofon na przewodzie. Są także parametry techniczne: impedancja 32 ohmy, 40 mm przetworniki, zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, dynamika 102 dB, długość kabla 1,5 m. Producent podaje także na pudełku, iż słuchawki świetnie nadają się do muzyki, do gier, z zastosowań multimedialnych. Ok, teraz je sobie rozpakujemy. Tym razem obyło się bez niszczenia pudełka. Zobaczmy, czy w środku tego kartonika coś jeszcze będzie poza kabelkiem ukryte. A zobaczcie, u góry mam jeszcze takie ilustracje, do czego to może służyć, do czego można podłączyć te słuchawki. I ok. No i zobaczmy, w środku same słuchawki, karta gwarancyjna plus instrukcja obsługi. Instrukcja jest bardzo prosta, bardzo krótka. Nic więcej tutaj nie mamy. Mamy też woreczek z przejściówką. Z przejściówką na kabel, taką gumową, wejście na mini jacka i wyjścia jako dwa mini jacki do słuchawek i do mikrofonu. Natomiast zobaczcie, jeśli chodzi o sam kabel, to mamy tutaj zatyczkę pozłacanego mini jacka. Ta przejściówka już nie jest pozłacana. I moi drodzy, zobaczcie, kabelek mamy w oplocie, czyli bardzo fajnie jest zabezpieczony mniej więcej przed uszkodzeniami. Taki oplot zawsze się przydaje. Tutaj mamy ten mikrofon na kabelku, który generalnie służy wyłącznie do komunikacji, ponieważ nic więcej z takim mikrofonem raczej nie da się zrobić, ale oczywiście test tego mikrofonu także usłyszycie w pełnej recenzji. Mamy też taki pstryczek, który nam ten mikrofon prawdopodobnie włącza i wyłącza. Ale mała rzecz, praktycznie tego nie widać. Jest to dość blisko samych słuchawek, tak więc powinno być dość blisko ust. No i zobaczmy sobie te słuchawki. Są takiej średniej wielkości. Jeśli chodzi o pałąk, no to jest on dość twardy, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Nie ma tutaj żadnej gąbki, jest po prostu obite skóropodobnym materiałem. Tutaj mamy też takie obszycie. Elementy z plastiku. Regulacja taka bardzo tradycyjna na plastikowej prowadnicy. Powiem wam, że chodząca tak jeszcze troszkę topornie, ale słuchawki dopiero co wypakowane, więc możliwe, że to się wyrobi. Po bokach mamy oznaczenia firma ART, model słuchawek. Jak widzicie, same muszle są w większości czarne z matowego plastiku. Mają też takie niebieskie elementy ozdobne. Mamy oczywiście oznaczenia słuchawek lewa, prawa. Kabelek wychodzi z lewej słuchawki. Jeśli chodzi o same muszle, no zobaczcie, gąbeczka nie jest za gruba. Jest też taka dość twarda. Zobaczcie, jak się zachowuje po dotknięciu. No, okaże się oczywiście w testach, jak będzie z komfortem przy dłuższym użytkowaniu. Weźmy też pod uwagę, że te słuchaweczki są bardzo, bardzo tanie, praktycznie na każdą kieszeń, ale cóż, ocenimy je w teście, zobaczymy, jakie mają wady, jakie zalety i oczywiście podzielę się z wami tymi informacjami już niedługo. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam was, cześć!